Witajcie. Nazywam się Ania Owczarek i wczoraj wieczorem obejrzałam kilka tutoriali, jak fajnie zacząć uczniowie, więc tak oficjalnie. Trochę będę się stresować, więc wybaczcie mi za to, że muszę się ją coś takiego. I będę trochę zerkać tutaj, co ja tam przygotowałam parę rzeczy wypunktowałam, które chciałam powiedzieć. Niesamowicie miło jest być tutaj z Was i być tutaj częścią Was i jestem bardzo głęboko za to wdzięczna. Ale teraz chciałabym się podzielić tym, jak to się stało w ogóle, że tutaj jestem i dlaczego jesteśmy na tym miejscu wszyscy i mamy okazję być częścią tego wydarzenia, którym jest mój chrzest. Ja nie miałam zapewne jak część z Was takiego szczęścia w życiu, że tak to nazwę, że wychowałam się w rodzinie biblijnie wierzącej, że tak to powiem. No wiadomo, w moim domu od zawsze było wiadomo, kim jest Bóg, co robi, że sądzi za rzeczy dobre i złe. I ja wierzyłam w to po części, że Bóg taki jest, jakiego przedstawiają to w kościele katolickim. Ale w pewnym momencie swojego życia ja wyrobiłam taki swój światopogląd na to. Na to, jak pojmuję Boga i na to, kim On jest. Czy w Niego wierzę, czy nie. I tak sobie żyłam tym życiem. Chodziłam do kościoła wtedy, kiedy trzeba było. Ale nie podobało mi się tam. Czułam się tam źle. I no, to nie było to, czego pragnęło moje serce i czego poszukiwałam w życiu. Wtedy dla mnie takimi wartościami były inne rzeczy niż kościół i rodzice przede wszystkim, co było bardzo złe dla mnie i dla mojego serca i właśnie dla nich samych. Ale moje dzieciństwo było całkiem dobre pod tym względem, że moja babcia była bardzo wierząca i ona bardzo dużo się modliła i ona dużo opowiadała. Bogu. Jestem za to bardzo wdzięczna, że właśnie tak to wspominam i mam nadzieję, że teraz jest w lepszym miejscu właśnie z Panem. I bardzo jej za to dziękuję, że właśnie jakoś ona mogła mi przedstawić Boga, że on wcale nie jest taki zły albo nie jest nie wiadomo jak niedostępny dla nas. Chciałam powiedzieć o tym, że ja tak jak mówię tutaj teraz, dwa lata temu siedziałam na tym miejscu, dokładnie w trzecim rzędzie. I tak jak wy, mogłam słuchać tego, co się dzieje na krzyżu Janka i Michała i też innych osób, które tutaj były. Kiedy dostałam zaproszenie od Janka na krzyżu, to się wydarzyło. To wydarzenie całe bardzo absurdalne i bardzo nie chciałam tutaj być. Może nie, że nie chciałam być, ale bałam się, interesowałam się i myślałam o tym, co ja będę tutaj robić, kiedy będzie mnóstwo takich osób i takich jak ja, czyli wierzących i kochających Boga, a ja nawet w Niego nie wierzę. Taki jest sens mojego bycia tutaj. Ale okazało się, jakby decyzja przyjścia tutaj okazała się jedną z najpiękniejszych decyzji w moim życiu i jedną z najlepszych. I kiedy od pierwszego momentu, kiedy zaczął się chrześcijanka i kiedy chrześcijanka i innych, kiedy zaczęło się całe to wydarzenie, ja cała stanęłam w łzach i zaczęłam płakać. Tak sobie myślę o tym, że to był pierwszy raz, kiedy Bóg dotknął mojego serca. To było bardzo przełomowe, bo wtedy nie rozumiałam, dlaczego płaczę. Nie wiedziałam, czemu tak się dzieje i nie rozumiałam tego w ten sposób, że nie było we mnie żadnych emocji, ani smutnych, ani złych, ani bardzo radosnych. Po prostu cieszyłam się, że mogę tu być, ale nie tak, że doprowadzało mnie do płaczu, ale ja tak płakałam. I teraz już wiem dlaczego. Wtedy myślałam o tym, co się dzieje wokół mnie i było mnóstwo ludzi, tak jak wy tutaj, pewnie duża część z was też wtedy tam była, którzy uwielbiali Boga, którzy uwielbiali Boga takiego, jaki On jest naprawdę. I wtedy mogłam zobaczyć, że w życiu was wszystkich jest prawdziwy Bóg, który chce mieć z wami prawdziwą relację. I kiedy to zobaczyłam, to dla mnie właśnie to było niesamowite, że dookoła są ludzie, którzy mają tą więź z Bogiem, a ja jej nie mam. I ja też bym chciała to mieć. Też chciałabym poznać Boga takiego, do którego mogłabym przyjść, uwielbiać Go, Go wywyższać. I
którą mogłabym mieć relację. Wtedy właśnie pierwszy raz Bóg mnie dotknął. No ale potem nie za dużo z tym zrobiłam. Trochę się wstydziłam tego, jak właśnie to przeżyłam i to było dla mnie dosyć takie stresujące, może frustrujące w pewnym momencie. Sama nie wiem, ale nie chciałam się tym dzielić za dużo. I tak sobie żyłam do czasu, kiedy Janek ponownie zaprosił mnie na pewne wydarzenie, którym była Generacja Plus w Łodzi, wtedy w Łodzi Życia, w serii Najmniejszych Chrześcijan. I tam byłam na jednym wieczorze uwielbienia i Bóg dotknął mnie drugi raz. I historia się powtórzyła. I zatoczyła koło, że znowu Bóg dotknął mojego serca. Znowu nie mogłam przestać płakać. I Bóg dotknął mnie jeszcze raz, tylko dwa razy mocniej. I miałam bardzo duży mętlik w głowie. Wtedy w moim życiu naprawdę działo się wiele rzeczy. I w moim domu, i poza nim. I ja wtedy nie miałam takich większych wartości w życiu, do których mogłabym dążyć. Nie miałabym jakiegoś celu, do którego mogłabym dążyć. I Bóg wtedy dotknął mnie i poruszył moje serce, że powinna mieć jakiś cel. I też słuchałam, jak inni uwielbiali Boga. I dalej chciałam to rozumieć jeszcze bardziej. I dalej nic nie zrobiłam, kiedy to się skończyło. Aż do momentu, kiedy pojechaliśmy na pierwszą młodzieżówkę w wrześniu tego roku. Tam znowu mogłam rozmawiać z innymi o Bogu. I znowu widziałam ludzi, którzy kochają Boga. Kiedy wróciłam do domu, Bóg nie puścił mnie tak jak poprzednim razem. I nie puścił tego, że zasiał we mnie jakieś myśli i północy płakałam na kolanach, znając przed nim moje grzechy. I wtedy zrozumiałam, że nie jestem w stanie sobie poradzić z tym, co mam w życiu bez Jezusa. I wtedy właśnie zrozumiałam to, że Jezus rzeczywiście za mnie umarł, tak jak za każdego z nas tutaj. I zrozumiałam to, że potrzebuję go na co dzień i chcę mieć relację z moim Bogiem. I właśnie to jest w skrócie moja historia, dlaczego tutaj jestem. Chciałabym podzielić się z wami dwoma wersetami, znaczy trochę może większą ilością wersetów niż dwoma, ale to są dwa fragmenty, o których myślałam, dlaczego chcę wziąć chrzest, jak to jest opisane w Biblii. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale, w 3 wersecie jest fragment, kiedy Paweł był w Efezie i rozmawiał z uczniami. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania. I powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim. To jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imieniu Pana Jezusa. I tak dla jeszcze większego zrozumienia przeczytam fragment z 1 Piotra, rozdział 3, 21 werset. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on odmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ja właśnie mam takie pragnienie posiadania czystego sumienia. I ja wierzę, że Jezus jest Bożym Synem, wierzę w to, że zmartwychwstał i umarł i zmartwychwstał za mnie, za moje grzechy. I ja chcę ją służyć właśnie to jest to. Dlaczego tutaj jestem. I teraz, kiedy uwierzyłam w Jezusa, wszystko wygląda inaczej. Po tym, kiedy te 2 lata temu to wyznałam. Jestem pełna miłości do każdego. Do moich rodziców, których kiedyś nie darzyłam taką miłością. I to jest niesamowite. Jestem bardzo wdzięczna i za każdego z was, który tutaj jest. I dziękuję bardzo, że możemy razem cieszyć się tą chwilą. Chwała Bogu za to wszystko. Dziękuję Ania, za twoją historię. Wzruszająca, piękna. Jest naprawdę przywilejem obserwować cię, jak wzrastasz w Chrystusie.